Policjanci szczęstowskiej drogówki cały czas prowadzą działania kontrolno-represyjne nastawione głównie na piratów drogowych. Właśnie podczas działań pod nazwą Prędkość policjanci prowadzili swoje działania na terenie naszego powiatu. W ręce wpadło 118 kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit prędkości w tym obszarze. Trzech z nich prowadziło swoje pojazdy pod wpływem alkoholu, dwóch po użyciu alkoholu. Natomiast dwóch innych kierujących prowadziło swoje pojazdy pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Stróże prawa obsłużyli również 23 kolizje drogowe i 3 wypadki. W dalszym ciągu ta prędkość jest główną z przyczyn tych najtragiczniejszych w skutkach zdarzeniach drogowych. Dlatego apelujemy o to, aby zdjąć nogę z gazu, dostosować się do obowiązujących przepisów limitów prędkości po to, aby bezpiecznie dojechać na miejsce niż nie dojechać wcale.